Kurde, nie wiem, czy to będzie dobra impreza. Spróbuję. Mateusz mieszka w Warszawie. Koledzy uważają go za totalnego lamusa. Niedawno zerwał ze swoją dziewczyną, więc stwierdził, że uderzy w dobry melanż. Ja jestem jego kumplem. Mój człowiek. Kolega Mateusza, Zenek, był wodzirejem tego dancingu. Zaprosił Mateusza, wiedząc, że nie będzie pasował do szalonego klimatu imprezy. Chciał mu dać jednak szansę. Puściłem cię, mogę. Zerwałeś to, Anko. Siema. Z jego na imprezę, bo chłopak sobie tam nie radzi. Taki lomusek trochę. Mówię, niech się pobawi, niech sobie potańczy, coś tam wypije. Koksik by, tam chłopaki fajnie ściągnęli. Niech wyrwie jakąś fajną dziewczynę. Miałem nadzieję, że się będzie dobrze bawił, chociaż wiem, że trochę ciężko mu to wychodzi. No ale zobaczymy. Impreza była naprawdę szalona. Mateusz szybko odnalazł się w tym towarzystwie. Poniósł go tak melanż, że nie odmówił sobie spróbowania narkotyków po raz pierwszy. Od razu zobaczyłem wygląda niezwykły cwaniaka. Widziałem, że będą z nim problemy. Wpuściłem go, bo kumpel był prosi. Byłem u niego na imprezie jako ochroniarz. Więcej takiego typu mieszkań nie wpuścił. Chodź, Mateusz, zaprowadzę cię do stołu tutaj. O, jasne, chętnie się napiję. Czarniesz lufeczkę, rozluźnisz się. Z tobą mordą, zawsze. Brudzia to. Pierwszy raz puściłam Mateuszkę na prywatkę. Miał się zabawić, miał już w końcu 25 lat. Miał poznać jakąś dziewczynę. Elegancko weszło i teraz słuchaj. Co się dzieje? Ty jesteś samotny, to jest taka fajna. No, tam się rozstałem, no. Aneta. Rozumiesz? Podbij do niej, bo ona siedzi sama człowieku. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest, powiedzmy? Siedzi na kanapie tam, po lewej. Podbij do niej, człowieku, z jakiejś fajnej. Jest sama? Sama, nie jest na pan. Nie jest sztuka, powiem wam, jest sama. Podbij człowieku, właśnie. Tak? Szkoda czasu, no. Zajebista sztuka, mordy, kurwa. No to kurwa. Ej, kurwa, dzięki, John, że dałeś mi taki namiar. Ej, walimy krechy. Kurwa, jedziemy krechy, dawaj. Jebniesz sobie na odwagę. Pierdolnijcie sobie, chłopaki. Kurwa, masz stówkę. Daj, mordo. Zwinę masz tu zwiniętą, wiesz. Ja piję zwiniętą, mordo. Czekaj, no tu masz, tutaj są podzielone. Ty świeżak jesteś, to pierwszy raz. Pierdolnij sobie tą, bo to jest taka dla świeżaków. Dobrze, zajebiście. Lecisz, dobrze, ale jednęło, ale jednęło. Podbija. Z dystansem tak elegancko, ze skrętu. Jedziesz, ziomek. Wybiegł na melanż, myślałem, że będzie luźno. Okazało się, że mój ziomek nie do końca rozumiał, o co mi chodzi. Moja była dziewczyna była tutaj. Bo też moja była dziewczyna. Ale to nie miało żadnego znaczenia, bo kiedy zobaczyłem Emilę, zrozumiałem, że moje serce należy tylko do niej. Ej, jesteś piękna. Spanikowałam. Ej, powiem ci, że wiele dziewczyn panikuje na początku, ale później są w niebo wzięte. Chodź ze mną. Chodź ze mną do mojego mieszkania, proszę cię. Chodź. Mateusz pod wpływem narkotyków zapomniał, że nie umie podrywać dziewczyn. Emila jest studentką rzeźby i architektury powierzchni płaskich i za tydzień ma sesję. Myślała, że to będzie zwykła impreza. Myślałam, że to będzie zwykła impreza. Już chciałam iść do domu. Mam sesję za tydzień. Nagle podbił do mnie jakiś głupek w czapce i zaczął gadać jakiś tekst o tym, że jestem piękna i chce się ze mną zabawić. Ej, Emila, chodź ze mną, naprawdę, ze mną będzie ci super. No nie mogę. Ej, kto ci się podoba? Kto ci się podoba w tym klubie? Powiedz. On jest taki... super tańczy. O kim myślisz? Tylko jedna osoba tak świetnie tańczy na tej sali. Fakt, to nie jestem ja. O kim myślisz, powiedz. Zabiję tego skurczybyka.
Nie znam go, wiele jak ona jest. O Boże, to on. To Miss Dance. Miałem pieniądze, ale to nic nie znaczy. Ona leciała na charakter i styl tańca. Nie miałem w ogóle tańczyć. A mistrz tańca tańczył jak król. Nie miałem u niego szans. Dlatego spróbowałem zagrać wabank. No chodź! O przestań! Chodź, chodź! Pan wychodzi. Nic się nie dzieje. Przestań! Pan wychodzi. Ja wypadę z domu. Boże, co za proste, Jezus Maria, jak można tak zerwać dziewczynę tak po prostu? Dobrze go wziąłem, wywaliłem z tej imprezy, nie potrzebuję takich ludzi na takiej fajnej imprezie. Wiedziałem od początku, że będą z nim problemy, nie myliłem się. Ja pierdzielę, w ogóle po co ja go wpuszczałem? Zaprosiłem Maciego, że się dobrze bawił, ale widziałem, że tak coś mu nie idzie, tam wyrywał tą dziewczynę, ale... Jakoś tak to wyglądało niemrawo. Potem nagle zniknął. Nie wiem, czy przypadkiem ochraniarz go nie wyrzucił. Trochę mi było głupio, ale tak fajnie impreza się toczyła, że zostałem, bawiłem się dalej. Zadzwonię do niego później, dowiem się co u niego. Kurwa, był taki super melanż. Ale wyrzucili mnie, bo podbijałem do fajnej sztuki. Chyba idę do domu. Niewiele osób zauważyło, że Mateusz zniknął z imprezy, ale niektórzy byli mocno zszokowani tym faktem. Kiedy Maciej przybył na melanż, byłem w szoku. A kiedy wyprowadziła go ochrona, też byłem w szoku. Impreza trwała dalej. Tej nocy Emila i Zenek bardzo zbliżyli się do siebie tej nocy. A niektórzy dalej byli w szoku.